Nie wiem, dlaczego pasztet uważany jest za danie trudne i skomplikowane w wykonaniu, ale ja dzisiaj spróbuję obalić te mity. Do przygotowania pasztetu potrzebujemy 600 g łopatki wieprzowej, 600 g łopatki wołowej, 300 g boczku, 5 kurzych wątróbek, pół selera, 1 cebuli, 2 jajek, 1 pietruszki, 5 ziaren ziela angielskiego, 2 liści laurowych, 1 łyżeczki czombru, 1 łyżeczki gorczycy, 1 łyżeczki kolendry, 2 łyżeczek majeranku, 1 bułki, soli, pieprzu, 2 garści suszonych śliwek, 600 ml wody oraz masła i bułki tartej. Żeby przygotować dobry pasztet, mięso wieprzowe, mięso wołowe i boczek, należy pokroić na mniej więcej podobnej wielkości kawałki. A to dlatego, że będzie podobny czas ich przygotowywania. I pod sam koniec gotowania dodam do tego wywaru jeszcze kurzych wątróbek. To mięso będzie gotowane 1,5 godziny, a kurze wątróbki tylko 3 do 5 minut, dlatego że tak długiej obróbki termicznej nie lubią. Moje całe mięso jest już w garnku. Teraz zaleję je wodą, ale niewielką ilością. Pamiętajmy, że nie gotujemy rosołu, tylko przygotowujemy pasztet i tak naprawdę zależy nam, żeby jak najwięcej smaku zostało w samym mięsie. Do mojego mięsa dodam seler, pietruszkę i cebulę. Warzywa kroję w podobną kostkę jak moje mięso. Teraz czas doprawić nasz wywar. Jeśli dodaje się liść laurowy, to przeważnie w parze z nim idzie ziele angielskie. Bierzemy gorczycę, kolendrę, czomber i majeranek oraz pieprz. Pora to wrzucić i wszystko razem wymieszać. Tak przygotowane mięso powinno gotować się na małym ogniu mniej więcej 1,5 godziny, bo w przeciwnym razie proces mielenia nie będzie taki prosty. Tak powinien wyglądać gotowy wywar z ugotowanym mięsem. Kurze wątróbki będą gotowały się w tym wywarze przez około 3 minuty. Bułkę namoczę w nadmiarze wywaru. Czas oddzielić moje mięso, warzywa i wątróbkę od płynu. I teraz pozostała nam najprostsza, ale chyba najbardziej długotrwała czynność, czyli mielenie. Zaraz dodam bułkę, wcześniej namoczoną w wywarze. Całe mięso jest już zmielone jeden raz, ale to nie wszystko, będę go mieliła jeszcze drugi. Pasztet należy piec w tego typu foremce, natomiast to, co musi być na pewno, to masło i bułka tarta. Foremka obsypana. Teraz jeszcze mięso wymieszam z jajkami i najlepiej to zrobić w misce, bo jednak tego typu naczynie najlepiej się do tego nadaje. Oczywiście jajka są wcześniej umyte. Idealnie gładka masa do pasztetu teraz wyląduje w mojej foremce. Do pasztetu dodam również śliwki suszone, które lekko przełamią jego wytrawny smak. Śliwki przed dodaniem można lekko posiekać, żeby potem lepiej kroiło się nasz pasztet na kawałki. I teraz tak przygotowane śliwki wysypujemy. Mięso dokładnie uklepujemy, aby nie było wolnych przestrzeni między śliwkami, a między warstwą mięsa. Posypiemy to cienką warstwą bułki tartej. Pasztet spędzi teraz godzinę w piekarniku o temperaturze 190 stopni. Pachnie dobrze. Pasztet powinien pozostać w naczyniu przez kilkanaście godzin i dopiero potem powinien być krojony. Znawcy mówią, że pasztet najlepszy jest dopiero po 2 dniach, kiedy wszystkie smaki i wszystkie przyprawy idealnie się przegryzą.